powitać wszystkich na kolejnym spotkaniu w ramach Lab Talks. Dzisiaj będziemy mówić o jednym z ważniejszych wyzwań współczesnej gospodarki polskiej, mianowicie o uczestniczeniu w jednolitym rynku cyfrowym, który teraz buduje Unia Europejska. W ramach jednolitego rynku cyfrowego będziemy jako Polska, jako konsumenci, jako producenci musieli stanąć przed różnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest budowanie odpowiedniego otoczenia prawnego. Stąd też niezwykle ważnym jest, abyśmy zastanowili się, w jaki sposób powinniśmy dążyć do odpowiedniego formułowania naszych celi i w jaki sposób powinniśmy budować rekomendacje potrzebne właśnie do tworzenia i do naszego uczestnictwa w jednolitym rynku cyfrowym. Dzisiaj zapraszam na analizę przez umowy konsumenckie w otoczeniu cyfrowym, którą zaprezentuje nam i którą przeprowadził Bartłomiej Oka. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy Delamu oraz inne osoby, które przybyły na dzisiejszą prezentację. Tak jak zauważyła Katarzyna, przedmiotem będzie umowa konsumencka w otoczeniu cyfrowym. My w ramach Delamu zajmujemy się różnego rodzaju problemami. Poszczególne osoby uczestniczą w zespołach programowych. Moim udziałem jest uczestniczenie w zespole ekonomicznym. Sam jestem prawnikiem. Zawodowo zajmuję się prawem gospodarczym, prawem cywilnym i prawem konsumenckim. Dzisiejszy temat pozostaje w pewnym związku z moimi zainteresowaniami naukowymi, mianowicie z prawem konsumenckim. Myślę, że cały ten wywód należałoby zacząć od tego, czym jest zjawisko umowy jako takiej. My prawnicy definiujemy umowę w sposób formalny, jako oświadczenie dwóch lub więcej stron, które składają te strony w celu nawiązania zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. To jest o tyle istotne, że umowa nie tylko kreuje pewne fakty, nie tylko kreuje pewne zjawiska, nie tylko zaczyna współpracę stron, możemy także rozmawiać się o rzeczy, które wiążą się z zakończeniem tej. To znaczy umowa może także być zawierana w celu rozwiązania innej umowy. I takim charakterystycznym, być może znanym Państwu z praktyki, oby nie, ale przykładem może być na przykład porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy, które też jest umową o rozwiązaniu umowy. W każdym razie tutaj na naszym forum, jakby takim powiedzmy ekonomicznym, biznesowym, prawnym, umowę określilibyśmy jako podstawowy wehikuł procesów ekonomicznych. Jest ona najpowszechniejszym ze źródeł zobowiązań, które kreowane są w obrocie cywilnym, handlowym i konsumenckim. Szczególne znaczenie w obrocie cywilnym, w obrocie handlowym, w obrocie konsumenckim, czyli w tym wszystkim, co byśmy określili ogólnie jako życie gospodarcze, mają umowa sprzedaży, która, jak Państwo wiedzą, poświęcona jest przeniesieniu własności sprzedawanego dobra, umowa zlecenia, która poświęcona jest realizacji określonych czynności przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy, czy też umowa o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług jest bardzo ważnym zjawiskiem w obrocie biznesowym, natomiast nie posiada jako taka regulacji normatywnej. Jest to umowa, która stosowana jest często w praktyce i do niej zgodnie z przepisami aktualnie nadal obowiązującego Kodeksu Cywilnego z 1964 roku stosuje się przepisy o zleceniu w sposób odpowiedni. Nowy Kodeks Cywilny będzie najprawdopodobniej zawierał już okresową regulację umowy o świadczenie usług. A z kolei umowa o dzieło łączy w pewnym sensie elementy sprzedaży i elementy zlecenia, ponieważ obejmuje ona wytworzenie określonego dobra, określonej ograniczonej całości przez wykonawcę na rzecz zlecającego wykonanie dzieła. Teraz umowa konsumencka. Tutaj umowa konsumencka jest pojęcie, które jest bardzo często używane w prawie i w ekonomii, natomiast jako taka nie posiada ona, nie podlega nawiązanej typologii prawa cywilnego. Umowa taka nie jest to odrębny rodzaj umowy, to jest pojęcie przekrojowe. Właściwość umowy konsumenckiej może mieć zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług, czy umowa o dzieło, a także inne umowy, przy czym akurat najpowszechniejsza w obrocie konsumenckim jest właśnie umowa sprzedaży. To, czy przecież mogli mówić o umowie konsumenckiej w ogóle, wyznaczone jest przez status stron. Konsument musi być nabywcą, a przedsiębiorca musi być dostawcą w ramach takiej umowy. Chodzi o przedsiębiorcę zawodowego, który zawodowo zajmuje się sprzedażą, czy też świadczeniem usług na rzecz konsumentów. Treść umowy konsumenckiej, nieco
może inaczej niż jest to w klasycznym prawie cywilnym, współtworzona jest przepisami prawa w dużym stopniu. Nie ogranicza się ona tylko do konsensu stron. Wynika to z ochronnej funkcji regulacji konsumenckich dla konsumentów jako słabszych uczestników obrotu. Przykładowo instytucja rękojmień czy sprzedaży w obrocie konsumenckim funkcjonuje zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy strony tego chcą. W przypadku umów niekonsumenckich rękojmia jest w zasadzie instytucją fakultatywną, natomiast może być zmieniona konsensem stron, w przypadku obrotu konsumenckiego już nie. W tym momencie mamy przykład, w którym prawo konsumenckie wyznacza częściowo treść stosunku cywilno-prawnego, stosunku może konsumencko-prawnego łączącego konsumenta z przedsiębiorcą. Konsument w prawie polskim definiowany jest w sposób tradycyjny, to znaczy jest nim osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Innymi słowy, konsument nabywa towar lub usługę w celu prywatnym. Nie do wykorzystania w swojej własnej działalności biznesowej czy zawodowej, którą mógłby prowadzić. Niektóre prawa obce, a także w swojej historii przez jakiś czas prawo polskie, rozszerzają pojęcie konsumenta także na podmioty zbiorowe. To znaczy konsumentem, czy też podmiotem podobnie chronionym jak konsument może być np. mały przedsiębiorca, może być tzw. startup, czyli przedsiębiorca zaczynający działalność, może być fundacja dobroczynna. No te wszystkie podmioty, które z jakichś względów ustawodawcy obcy, bo nie nasz, ale obcy mogą uznać za godne szczególnej ochrony na zasadach zbliżonych do tego, jak ochronę tą kształtuje prawo konsumenckie. Umowa konsumencka, pomimo że jest w dużym stopniu współkształtowana przepisami imperatywnymi lub semi-imperatywnymi przepisami prawa, których nie mogą strony zmienić na mocy swojej woli, służy pewnemu określonemu celowi, którym jest wzmocnienie potencjału kontraktowego konsumenta, eliminacja zjawiska, które określa się w doktrynie jako dysparytet umowny lub dysparytet kontraktowy. Ten dysparytet umowny czy kontraktowy polega w istocie rzeczy na przewadze kontraktowej dostawcy, wynikającej po pierwsze z tego, że znacznie lepiej zna on towar lub usługę, którą oferuje, łącznie z jej wszystkimi zaletami i mankamentami. Po drugie, że z reguły posiada on większe zaplecze organizacyjne i większy potencjał ekonomiczny niż konsument. To ma znaczenie zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców średnich i większych, którzy dysponują z reguły wyspecjalizowanymi służbami, w tym prawnymi, które są w stanie od razu postawić konsumenta w przypadku sporu prawnego na pozycji, powiedzmy, o ile nie przegranej, to w każdym razie jakoś niekorzystnej. Treścią tego ustawowego, asymetrycznego ukształtowania obowiązków stron w zakresie zarówno przygotowania, zawarcia, jak i wykonania umowy jest przyznanie konsumentowi przez ustawodawcę większej ilości praw, szerszych praw niż przyznawane są dostawcy. I w tym momencie dotykamy pewnego sporu doktrynalnego pomiędzy tradycyjnie ukształtowaną doktryną prawa cywilnego, a doktryną prawa konsumenckiego. Zgodnie z ideą autonomii prywatnej, prawo cywilne rządzi się ze sobą swobody umów. To znaczy, w klasycznej postaci zasadę tę wyrażał artykuł 1107 Kodeksu Napoleona z 1804 roku, który mówił, że umowa stanowi prawo dla tych, którzy ją zawierają. Stanowi ustawę dla tych, którzy ją zawierają. Krótko mówiąc, umawiać się można o wszystko i to, co się umawiamy, jest dla nas wiążące, niezależnie od tego, czy jest to korzystne mniej lub bardziej dla drugiej ze stron. Dlatego tradycyjnie myślący cywiliści powiedzą, że uprzywilejowanie konsumenta przez prawo konsumenckie to jest anomalia, to jest zanegowanie podstawowej dla prawa prywatnego swobody umów, która powinna odzwierciedlać ideę autonomii prywatnej. Doktryna prawa konsumenckiego odpowiada na to inaczej. Odpowiada na to w ten sposób, że kontruje to stanowisko, twierdząc, że właśnie że celem prawa konsumenckiego, które wzmacnia pozycję kontraktową konsumenta, jest właśnie przywrócenie realnej autonomii prywatnej poprzez skonsumowanie tej nadwyżki mocy kontraktowej posiadanej przez przedsiębiorcę. Regulacja prawna umów konsumenckich nie jest oczywiście kompletna i w różnym zakresie prawo konsumenckie umowy też współkształtuje. W różnym stopniu zachowują one swój tradycyjny cywilnoprawny charakter. Najsilniejsze oddziaływanie prawa konsumenckiego występuje przy umowach zawartych na odległość, to znaczy takich, które są zawarte bez jednoczesnej obecności stron. I tutaj zaliczamy m.in. umowy zawierane przez sieci cyfrowe, umowy zawierane przez internet, przez telefon, oraz przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Ideą tej mocniejszej ochrony przy umowach niekonwencjonalnych jest to, że umowa zawierana jest taka w okolicznościach nietypowych, to znaczy konsument niekoniecznie musi być przygotowany na zawarcie kontraktu, jak to ma miejsce na przykład w przypadku domokrążców, które nachodzą konsumentów w domu, a ponadto konsument nie może też zapoznać się z towarem bezpośrednio i musi polegać tylko i wyłącznie na zapewnieniach w tym zakresie skierowanych do niego przez sprzedawcę.
Umowa konsumencka w przestrzeni cyfrowej, które to określenie oznacza po prostu umowę konsumencką zawieraną za pomocą internetu, jest właśnie taką umową konsumencką niekonwencjonalną i dla nas prawników jest po prostu umową zawartą na odległość i podlega reżimowi charakterystycznemu na odległość. Umowa konsumencka w internecie jest zawierana coraz powszechnie i charakteryzuje się niegatywnymi zaletami, przede wszystkim niezwykle dogodną formą zawarcia, bo możemy taką umowę zawrzeć za pomocą dowolnego komputera, tabletu i telefonu i nie musimy nawet siadać do biurka w tym celu. Wadą natomiast jest całkowity brak kontaktu z towarem i tej wady nie są w stanie zastąpić, nie są w stanie tej wady zamykować nawet najlepsze rysunki i prezentacje, ponieważ mogą one zawierać pewien element retuszu, mogą one w pewnym stopniu upiększać ten towar, który nabywamy. I teraz strategia, którą prawodawca przyjmuje w celu przeciwdziałania tego rodzaju niekorzystnym okolicznościom dla konsumenta, zasadza się na dwóch aspektach. Po pierwsze, stosowane są przepisy, które nakładają na przedsiębiorcę kontraktującego z konsumentem cały szereg obowiązków informacyjnych, to znaczy jest obowiązkowe przekazanie przed zawarciem umowy lub przy zawarciu umowy kompletnych i wyczerpujących informacji na temat sprzedawanego towaru. Po drugie, stosują te przepisy technikę określaną jako cooling off i to jest prawo konsumenckie do zniesienia umowy, do jej zupełnego zanegowania w terminie 14 dni od dostawy. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy w internecie ma charakter wyznaczony przepisami ustawowymi. Strony nie mogą się domagać inaczej, nie mogą tego prawa znieść, nie mogą tego prawa modyfikować. Jest ono asymetryczne, ponieważ przysługuje tylko konsumentowi. Jest ono bezwarunkowe, ponieważ konsument może to prawo zrealizować, kiedy tylko ma na to ochotę i nie musi ujawniać jakichkolwiek powodów, dla których to czyni. Jest ono na końcu nieodpłatne. To znaczy zasadniczo przedsiębiorca nie może od konsumenta pobierać wynagrodzenia z tytułu tego, że przez jakiś tam czas konsument tej rzeczy używał. Przy czym tutaj jest pewien wyjątek, to znaczy my możemy daną rzecz zbadać tylko w celu stwierdzenia jej właściwości, a nie możemy jej używać. Jeżeli decydujemy się kupić garnitur na przykład przez internet, a potem pójdziemy w nim do teatru, no to wtedy to już nie jest użycie garnituru w celu zbadania jego właściwości, tylko to jest po prostu wykorzystanie go normalne zgodnie z przeznaczeniem i wówczas za różnicę wartości garnituru używanego, garnituru nowego, dostawca może nas obciążyć. A stosunku do niektórych towarów prawo wspomnienie przysługuje w ogóle, ale też jest ograniczone i tutaj zwłaszcza oprogramowanie komputerowe, utwory muzyczne i wizualne, z których korzystamy w sieci, są z tego prawa wyłączone z uwagi na to, że skorzystanie z treści typu cyfrowej, typu na przykład streamowany film byłoby z natury rzeczy jednorazowe i jednokrotnie konsumowane i wówczas odwoływanie takiej umowy nie zniosłoby tej korzyści, którą konsument już był odniósł z racji tego, że ten film obejrzał. Prawo europejskie, regulacje prawne poświęcone umowom konsumenckim w prawie polskim pochodzą zasadniczo z prawa europejskiego. Prawo europejskie kształtuje prawo konsumenckie i od samego początku, czyli od zawarcia traktatu rzymskiego o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 roku, prawo europejskie ma na celu stworzenie rynku wewnętrznego, możliwie jednolitych standardach prawnych i ekonomicznych. Chodzi o stworzenie takiej wspólnej przestrzeni, w ramach której będzie występować obrót biznesowy i obrót konsumencki, z oczywistą korzyścią dla obu stron tego rodzaju kontraktów. Prawo europejskie stanowią w zasadniczej mierze dyrektywy. Zasadniczej mierze dyrektywy, które podlegają obowiązkowi implementacji do praw krajowych państw członkowskich. Ta implementacja to znaczy mniej więcej tyle, co proces przeniesienia postanowień dyrektywy do prawa wewnętrznego. Ona jest realizowana różnie. W Niemczech realizowana jest kompleksowo przez łączenie instytucji prawa europejskiego, takie harmonizowanie z zastanymi instytucjami prawa cywilnego niemieckiego. W wielu krajach, w tym w Polsce także mamy tendencję natomiast do tłumaczenia poszczególnych dyrektyw na język ustaw i uchwalania ich w charakterze odrębnych ustaw. Obydwa rozwiązania mają swoje wady, obydwa rozwiązania mają swoje zalety, natomiast sam proces przenoszenia treści dyrektyw na prawo wewnętrzne określamy jako harmonizację. Chodzi o to, żeby prawa wewnętrzne państw członkowskich zostały zharmonizowane wokół pewnego standardu założonego przez ustawodawcę europejskiego. I to jest między innymi właśnie narzędzie kształtowania rynku wewnętrznego i to jest także narzędzie potencjalnie kształtowania jednolitego rynku cyfrowego. Taka harmonizacja, o której tutaj mówię, może mieć charakter minimalny i może mieć charakter maksymalny. Harmonizacja minimalna polega na tym, że ustawodawca europejski wyznacza pewien minimalny standard ochrony,
i pozwala ustawodawcom krajowym na ustalenie na przykład wyższego poziomu ochrony konsumenta w swoich ustawach, aniżeli ten poziom, który wynika z prawa europejskiego. Natomiast harmonizacja maksymalna polega na tym, że ustawodawca europejski mówi, że macie przenieść do swoich ustaw to i to i nie ma możliwości odstępstw. Europejskie prawo konsumenckie zasadniczo tworzone było przez większość okres swojej historii z pomocą harmonizacji minimalnej, która polega właśnie na wyznaczeniu minimalnego standardu ochrony danego dobra. Prawa państw członkowskich mogą natomiast chronić to dobro w wyższym stopniu i dość często z tej możliwości korzystały. Dopiero od 2009 roku tak zwane dyrektywy nowego podejścia stosują harmonizację pełną. Dlaczego? Dlatego, że po dłuższym okresie praktyki z harmonizacją minimalną okazało się, że wprawdzie prawo konsumenckie gwarantuje ten pewien standard minimalny na całej przestrzeni europejskiej, wśród wszystkich państw członkowskich, ale w istocie rzeczy standard ochrony wśród tych państw jest zróżnicowany, ponieważ większość tych państw wykracza ponad ten standard europejski i każde w innym stopniu. Rezultat tego jest taki, że jednolitej przestrzeni prawnej nadal nie mamy i w rezultacie nie mamy też jednolitego rynku, na którym można byłoby operować w sposób nieskrępowany, ponieważ przedsiębiorcy nadal nie wiedzą, co czeka ich na obszarach prawnych tych poszczególnych 28 państw członkowskich, które współcześnie stanowią Unię Europejską. Znaczenie umów konsumenckich w internecie z perspektywy Unii Europejskiej jest zasadnicze. To znaczy Unia Europejska w przyjęciu agendy cyfrowej w 2010 roku postanowiła przejść do etapu, do kolejnego etapu kształtowania jednolitego wewnętrznego rynku. W tym momencie chodzi o jednolity rynek cyfrowy. Celem tych działań jest zapewnienie komfortu transakcji internetowych oraz możliwości operowania przez przedsiębiorców i konsumentów na nieskrępowanej przestrzeni prawnej i ekonomicznej, wyznaczonej granicami tych 28 państw członkowskich oraz astronomiczną liczbą 500 milionów konsumentów. Proszę zwrócić uwagę, że 500 milionów konsumentów to jest niezwykle dużo. Stany Zjednoczone, które są niekwestionowanym liderem konsumpcji w świecie, dysponują skromną liczbą 318 milionów. Natomiast tutaj mówimy o pewnym stanie idealnym, to znaczy takim, że rzeczywiście mamy ten rynek 500 milionów konsumentów wśród tych 28 krajów. I na tym rynku przedsiębiorstwa z tych krajów mogą działać w sposób nieskrępowany, a to nie zachodzi, to nie zachodzi. Tak więc stworzenie jednolitego rynku cyfrowego przyniosło korzyści zarówno konsumentom w postaci większego wyboru i w postaci niższych cen, jak i także przedsiębiorcom, którzy dzięki temu zadaliby swoją działalność za pomocą znacznie niższych kosztów. Unia Europejska, no pewnie Komisja, postrzega stworzenie jednolitego rynku cyfrowego jako środek, który pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z Unii, także na rynku światowym, oraz na poprawę jakości życia społeczeństwa. Przypomnijmy, że poprawa życia społeczeństwa jest celem traktatowym samym w sobie, to znaczy Unia Europejska jest zobowiązana z mocy traktatów do pracy nad tym, żeby społeczeństwa i państw członkowskich żyły coraz lepiej. Dane statystyczne jednoznacznie wskazują przy tym, że jednolity rynek cyfrowy jest przedsięwzięciem ekonomicznie bardzo opłacalnym. W latach 2001-2011, a potem jeszcze na miarę wstępnym etapie cyfryzacji, stwierdzono, że 30% wzrostu gospodarczego w Unii pochodzi ze stosowania technologii cyfrowych, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych wartość ta wynosi 55%. I teraz różnicę można by przypisać temu, że w przypadku Stanów Zjednoczonych w praktyce ten jednolity rynek cyfrowy funkcjonuje. Tam oczywiście także zachodzi pewne rozczłonkowanie prawa wynikające z tego, że są to jednak Stany Zjednoczone, jednak jest to państwo federacyjne, skutkiem czego tam jednolitość prawa jest nieporównanie większa niż w Unii Europejskiej i to jest konkretny, namacalny wymiar korzyści oraz tego wynika. No, oprócz korzyści czysto ekonomicznych, stworzenie jednolitego rynku cyfrowego umożliwi także usprawnienie dostępu przepływu informacyjnego, umożliwi tworzenie wielu nowych, kreatywnych towarów i usług, umożliwi także poprawę bezpieczeństwa produktów, funkcjonowania transportu, służb publicznych, no, zalet jest dużo. Z punktu widzenia przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najbardziej kreatywnych, tak zwanych małych przedsiębiorstw lub średnich przedsiębiorstw, niższy koszt prowadzenia działalności na ogromnym rynku umożliwi większą penetrację rynkową, większą opłacalność ich działalności. Poza tym umożliwi także rozwój w Europie pewnych technologii, które są niezwykle przyszłościowe, niezwykle nowoczesne i które są przyszłością, czy można z tym sumieniem powiedzieć, ale które jednak wymagają ogromnych nakładów i te nakłady nie są opłacalne na rynku rozczłonkowanym. One się opłacą dopiero wtedy, kiedy będzie funkcjonował ten jednolity rynek cyfrowy, to znaczy kiedy będzie rzeczywiście
wiadomo, że nagle nie pojawią się jakieś trudności związane na przykład przy tworzeniu jakiegoś ogólnoeuropejskiego systemu badania danych, że nagle nie pojawią się problemy na przykład z prawem ochrony danych osobowych w Polsce czy z prawem konsumenckim na Cyprze. To musi być jednolite po prostu, żeby się to opłacało. No i te takie wspaniałe technologie, to jest właśnie Big Data, to są rzeczy, którymi się zajmujemy także w Elabie, to jest właśnie Cloud Computing czy Internet of Things, czyli jeśli chodzi o cloud computing, czyli tak zwaną chmurę cyfrową, to praktycznie rzecz biorąc korzystamy z tego już na dziś. Internet of Things to jest kolejna technologia, która niewątpliwie wyznaczy standardy przyszłości w perspektywie dziesięcioleci, a może nawet stuleci. To są tak zwane przedmioty myślące, czyli przedmioty, które są w stanie same komunikować się ze sobą i wymieniać się informacjami o tym, co jest potrzebne. Przykładem takim często powoływanym jest inteligentna lodówka, która nagle stwierdza brak sera i wina i wymaga też rzeczy z internetowego sklepu, one potem przyjeżdżają. Prawdopodobnie procedura włożenia i lodówki już pozostaje konsumentowi, ale to też nie jest jeszcze pewne. W każdym razie, jeśli chodzi o te wspaniałe technologie, to one opłacają się dopiero wtedy, kiedy ten jednolity cyfrowy już istniał. Popatrzmy teraz na kilka faktów i liczb, które wskazują na to, że potencjał do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Unii już jest. Około 54% obywateli Unii posiada w tej chwili dostęp do internetu o prędkości przesyłu przekraczającej 30 megabitów na sekundę. To jest szybki internet, który umożliwia pełne korzystanie z dobrodziejstw gospodarki cyfrowej, które umożliwia oglądanie filmów wysokiej rozdzielczości, filmowanych, które umożliwia słuchanie nieskrępowany sposób muzyki, który umożliwia także prowadzenie telekonferencji. Z kolei aż 36% obywateli, to są dane z 2014 roku, posiada dostęp do internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, to znaczy przede wszystkim laptopów, ale także i telefonów. Też tworzy nowy wymiar, to znaczy, że możemy mówić o rozwoju technologii umożliwiających na przykład łatwą pracę na odległość. To też daje w rezultacie znaczny wzrost poziomu życia. W końcu też odsetek osób, które regularnie korzystają z internetu co najmniej raz w tygodniu, to jest 70%, a 45% osób korzysta z internetu w celu zakupu produktów i usług. I tutaj podkreśliłem te dwie ostatnie wartości, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że 70% korzysta, a kupuje tylko 45%. I to jest pytanie dlaczego. I wyrównanie tych liczb, tak żeby kupowali wszyscy ci, którzy korzystają, z jednym z zadań stojących przed twórcami jednolitego rynku cyfrowego. Skoro wiemy, że jednolity rynek cyfrowy jest tak pożądanym zjawiskiem i jest w stanie tak wiele nam dać, zastanówmy się chwilę nad tym, jakie są bariery w jego tworzeniu. Jako prawnik muszę powiedzieć, że dostrzegam podstawowe bariery w tym zakresie właśnie w niejednolitości regulacji prawnych w państwach członkowskich. Mówiłem o prawie konsumenckim, które jest niejednolite wskutek obowiązującej do 2009 roku zasady harmonizacji minimalnej. Ale nie tylko prawo konsumenckie się do tego przyczynia. Mamy także niejednolitość w zakresie prawa cywilnego, prawa zwłaszcza rządzącego umowami. Mamy niejednolitość w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa podatkowego i prawa administracyjnego, a także jeszcze innych obszarów, które powiedzmy mają może trochę mniejsze znaczenie. Zapewnienie tej jednolitości jest właśnie miarą sukcesu przy tworzeniu jednolitego rynku cyfrowego. Konkretna wartość ekonomiczna została określona, która obciąża małych i średnich przedsiębiorców w związku z istnieniem tego zróżnicowania. 9 tysięcy euro to jest koszt dla małego i średniego przedsiębiorcy, minimalny koszt, który umożliwia wejście na rynek danego państwa członkowskiego. Przypomnijmy, że tych państw jest 28, skutkiem czego, jeżeli tą liczbę przypomnimy, jeżeli tą liczbę weźmiemy także pod uwagę, no to w tym momencie samo wejście na rynek, na cały rynek unijny dla małego lub średniego przedsiębiorcy wiąże się z nakładem rzędu ćwierci miliona euro, co jest dla małych lub średnich przedsiębiorstw kwotą często astronomiczną. Z punktu widzenia prawa cywilnego Unia poczyniła już pewne wysiłki, które miałyby doprowadzić do tego, żeby ujednolicić prawo przynajmniej konsumenckie. Przy czym do tej wysiłki też spotykają się ze sporym oporem ze strony państw członkowskich i przykładowo dyrektywa o prawach konsumentów niedawno przyjęta i w grudniu transponowana do prawa polskiego. Miała być pierwotnie tak zwanym instrumentem horyzontalnym regulującym kompleksowo całe zagadnienie obrotu konsumenckiego, łącznie ze sprzedażą konsumencką, łącznie z kwestią klauzuli dozwolonych w umowach. To została znacznie okrojona w trakcie prac parlamentarnych i w trakcie debat w Radzie Europejskiej, no i w rezultacie dotyczy tak naprawdę przede wszystkim umów zawieranych na odległość, ale też umów zawieranych w internecie, która ma dla tego z naszego punktu widzenia jest dosyć istotna. Jest to dyrektywa nowego podejścia, czyli harmonizuje w sposób maksymalny, bez już możliwości istotnych odstępstw dla państw członkowskich. I to jest właśnie skutek tych doświadczeń, których przed chwilą mówiłem. Drugim takim komponentem prawnym na forum prawa europejskiego,
drugim aktem prawnym, który wyrywa zasadnicze znaczenie w obrocie konsumenckim, jest dyrektywa o sprzedaży konsumenckiej. To jest dyrektywa, której zadaniem jest harmonizowanie przepisów prawa państwa członkowskiego w pewnych wybranych aspektach sprzedaży i konkretnie chodzi przede wszystkim o kwestie rynkowej, czyli odpowiedzialności po sprzedaży na sprzedawcy. Jest to dyrektywa pochodząca z 1999 roku, jest to tak zwana dyrektywa starego podejścia, czyli ona wyznacza tylko pewien standard minimalny, natomiast państwa członkowskie mogły pójść dalej w rozwoju systemów ochronnych i oczywiście z tej możliwości skorzystały państwa skandynawskie, zwłaszcza szczególnie państwa kultury anglosaskiej, w przypadku Europy Anglia w trochę mniejszym stopniu, no zależnie od swojej własnej kultury prawnej i tradycji korporacyjnych. Ta dyrektywa sprzedaży konsumenckiej, o której mówimy, pochodzi właśnie sprzed 16 lat w praktyce i w ogóle nie nadaje się do obrotu cyfrowego, dlatego że między innymi nie przewiduje w ogóle rękojmi na treści cyfrowe. Takie stare anglosaskie powiedzenie mówi, że tam, gdzie nie ma prawa, prawem jest umowa. W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, w której w obrocie cyfrowym zakres obowiązków pokontraktowych sprzedawcy, czyli zakres odpowiedzialności za jakość tej treści cyfrowej, kształtowany jest tylko przez umowę, którą oczywiście narzuca sam sprzedawca tej treści, którą konsument akceptuje tylko kliknięciem, a tutaj już według europejskich statystyk ponad 20% konsumentów w ogóle nie czyta tego, co akceptuje. Jeśli chodzi o z kolei kwestię bardzo istotną, czyli zawieranie i wykonanie umów, to jest kwestia, która jakby jest w sumie równie ważna co rękojmia. Trzeba też zauważyć, że nie jest to rzecz regulowana przez prawo europejskie, jest to w zasadzie zostawione prawom członkowskim. Była taka inicjatywa i nadal jeszcze ta inicjatywa żyje, stworzenia takiego Common European Sales Law, czyli wspólnego prawa europejskiego sprzedaży, przy czym po kolei było to ograniczane, powstał piękny projekt, po kolei potem był ograniczany najpierw do produktu konsumenckiego, a obecnie mówi się o tym, że ma wejść tylko jako tak zwany instrument opcjonalny, to znaczy konsument i sprzedawca będą w stanie samodzielnie dokonać wyboru tego prawa i on wtedy będzie rządzić ich transakcją. No wtedy rzeczywiście będzie to instrument rynku jednolitego. Zatem bariery prawne dotyczą także prawa autorskiego. To dotyczy właśnie prawa autorskie, ogranicza zwłaszcza rozwój tak zwanej digital economy, czyli tej klasycznej gospodarki cyfrowej, czyli przede wszystkim udostępniania materiałów cyfrowych, udostępnienia treści cyfrowych, udostępnienia treści audiowizualnych. Prawo autorskie w zasadzie w ogóle nie jest przedmiotem zainteresowania prawa europejskiego, względnie jest w niewielkim stopniu. Do tej pory Unia zdobyła się tylko na stworzenie pewnej regulacji, która będzie dotyczyła zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie utworów muzycznych i to też jeszcze wejście tego w życie jest odsunięte do roku 2016, ponieważ wtedy dopiero była data implementacji tych przepisów przez prawa państw członkowskich. Tak więc rozczłonkowanie regulacji prawnych jest znowu problemem przy transgranicznych transakcjach, które mają za przedmiot treści cyfrowe, treści audiowizualne. Co więcej, istotnym problemem jest także pewna praktyka rynkowa dotycząca treści cyfrowych, która się ukształtowała. Mianowicie chodzi o to, że treści te rzadko są przedmiotem przeniesienia, a autorskie prawa mają tej treści rzadko są przedmiotem przeniesienia. Najczęściej zawierane są umowy licencyjne i do tego jeszcze umowy licencyjne, które są ograniczone terytorialnie. W rezultacie ukształtowania się takiego systemu przedsiębiorca, który chciałby oferować treści cyfrowe konsumentom z całej Unii, musiałby przeprowadzić kompleksowe i trudne negocjacje z właścicielem autorskich praw majątkowych i uzyskać, powiedzmy, że domyśla bardzo drogą licencję na dystrybuowanie tych treści w całej Unii Europejskiej. Utrudnienia związane z rozczłonkowaniem prawa autorskiego oraz z tym systemem licencji dotyczą zarówno samych przedsiębiorców, którzy chcieliby taką ofertę kierować do konsumentów z całej Unii, jak i samych konsumentów, którzy przez to nie mają prawa wyboru i nie mogą kupować tych treści taniej, a są w tym zakresie spore różnice, wiele usług audiowizualnych, ale nie tylko, o tej samej treści jest sprzedawanych w Europie Środkowo-Wschodniej na przykład taniej niż w Wielkiej Brytanii czy we Francji, co oczywiście konsumentom stamtąd niekoniecznie się musi podobać. Co więcej, ten system licencji niekiedy bezpośrednio ingeruje już w prawa konsumenckie, naruszając do pewnego stopnia ich istotę. Przykładowo, jeżeli dysponujemy sprzętem typu dekoder TV satelitarny albo konsola PlayStation, czyli Xbox, czy jeszcze jakaś inna, i chcemy to zabrać ze sobą na wakacje do innego państwa członkowskiego, to nagle się okazuje, że treści, które mamy wykupione w kraju macierzystym, treści na tejże konsoli czy dekoderze, określone ściągnięte
oprogramowanie, określone materiały audiowizualne czy gry przestają działać. Przestają działać, dlatego że nagle stwierdza ta konsola, że adres IP jest z innego kraju i jej oprogramowanie wewnętrzne wyłącza możliwość korzystania z tych treści ze względu właśnie na to, że podmiot sprzedający tę konsolę nie był wyposażony w prawo licencji do dystrybuowania tych treści na teren na przykład Grecji, w sytuacji, kiedy ktoś przyjechał do Grecji z Anglii na wakacje. Więc tutaj system rozszerpowania prawa autorskiego i system i ten system i ta ukształtowana praktyka licencyjna też są poważną przeszkodą przy budowaniu jednolitego rynku cyfrowego. Kolejnym problemem są sprawy ochrony danych osobowych. Tutaj mamy również do czynienia z sytuacją, w której prawo europejskie wprawdzie reguluje dane osobowe jako takie, ale robi to fragmentarycznie w wielu miejscach odsyłając do systemów wewnętrznych państw członkowskich. Proszę zwrócić uwagę, że dyrektywa pochodzi z 1995 roku. To są czasy dość zamierzchłe z punktu widzenia ekonomii cyfrowej i regulacji tej dyrektywy też nie pasują do wymagań związanych z obrotem cyfrowym. Wady pewne i formalizm europejskich, a w tym zwłaszcza naszych polskich przepisów o ochronie danych osobowych bardzo ograniczają rozwój gospodarki cyfrowej. Między innymi dlatego w zakresie Stanów Zjednoczonych są dużo bardziej zaawansowane, gdyż tamte regulacje mają inny charakter. Tam w zasadzie nie ma norm karnych, nie ma przepisów administracyjnych, są pewne zalecenia, pewne rekomendacje co do dobrych praktyk w tym zakresie. I korporacje często same starają się tych kodeksów dobrych praktyk przestrzegać po to, żeby się wykazać przed konsumentami, że one oferują coś więcej niż inna korporacja. Natomiast nie ma tak wielu administracyjnych ograniczeń jak w Europie. No i skutek tego jest taki, że w zasadzie u nas w Europie nie rozwinęły się w ogóle te masowe usługi sieciowe, takie, których dominują firmy amerykańskie, takie jak Google, jak Apple, jak Microsoft, jak Facebook, czy tam jeszcze parę innych. I to też powoduje, że aktualny obraz rynku cyfrowego w Europie jest tak naprawdę bipolarny. To znaczy 57% obrotu na rynku cyfrowym w Europie przypada na korporacje ze Stanów Zjednoczonych, właśnie na te takie duże firmy, które ze względu między innymi na większą elastyczność prawa amerykańskiego i większą jego jednolitość mogło się tam rozwinąć, a w Europie nie. Europa też ma apetyt na takie korporacje i też by chciała to osiągnąć, tylko do tego musi budować ten jednolity rynek cyfrowy. I zakładając hipotetycznie, że kiedyś się to uda, to wtedy być może rzeczywiście szanse na sukces są, ponieważ ilość konsumentów europejskich jest większa niż konsumentów amerykańskich już w tej chwili. No i potencjał wzrostu Unii Europejskiej też jest olbrzymi, bo jest szereg krajów, które są ludne i duże, które ją otaczają, które również mogłyby dostać do niej przyjemne potencjalnie. Więc no, sukces tego jednolitego rynku cyfrowego jest kluczową rzeczą ze względu na przyszłość Europy. I między innymi też i dlatego aktualna komisja pod wodzą pana Junckera traktuje budowę jednolitego rynku cyfrowego jako jeden z priorytetów absolutnych. To jest tam bodajże drugie miejsce po planie Junckera i obok Unii Energetycznej. To jest budowa właśnie jednolitego rynku cyfrowego. To tyle, jeśli chodzi o dane osobowe. Prawo podatkowe także jest problemem. Prawo podatkowe jest problemem, zwłaszcza ze względu na konstrukcje związane z podatkiem VAT. Sprzedaż w innych państwach członkowskich, a jest ich 28, wymaga w tej chwili zgodnie z zasadą opodatkowania VAT-em w miejscu, gdzie jest konsument nabywający tę usługę, wymaga w tej chwili zarejestrowania się jako podatnik VAT w każdym z tych krajów i wymaga w tej chwili prowadzenia odpowiedniej sprawozdawczości. To oczywiście związane jest z kosztami, ponieważ trzeba wynająć stosowne firmy księgowe, doradców podatkowych, może prawników, którzy w każdym z tych 28 państw będą dbali o to, żeby to naliczanie VAT-u było prawidłowe. Unia ten pomysł na to mówi się o takim one-stop shop, to znaczy takim miejscu, w którym dany przedsiębiorca mógłby załatwiać sprawy związane z tymi reżimami VAT-owskimi za pomocą jednego narzędzia, za pomocą jednej strony internetowej, specjalnie w tym celu przygotowanej. Zbliżając się już powoli do końca, chciałbym też wskazać na pewne bariery wynikające z prawa administracyjnego z kolei. Są to utrudnienia proceduralne, które są związane z regulacjami takimi technicznymi obowiązującymi w tych poszczególnych krajach, które mogą się różnić, mogą być na przykład przepisy dotyczące obowiązkowego etykietowania, warunków technicznych poszczególnych produktów. W końcu to są też takie sprawy jak na przykład różnice w prawie pocztowym. Rezultat rozczłonkowania rynków pocztowo-kurierskich w państwach członkowskich
powoduje, że przesyłki międzynarodowe są daleko droższe niż przesyłki krajowe. To zniechęca konsumentów do kupowania w innych krajach, czyli stanowi też jeden z hamulców tego rynku cyfrowego. I analogicznie w prawie telekomunikacyjnym również. I do tego się nie da zintegrować, tak, że będziemy mieli do czynienia z trudnościami przy budowie jednolitego rynku cyfrowego. Ostatecznie trzeba jeszcze wspomnieć o kwestii rozstrzygania sporów. Transakcje ponadgraniczne wiążą się z większymi trudnościami w tym zakresie, ponieważ wchodzą tyle różne systemy prawne, które trzeba wziąć pod uwagę w przypadku każdego sporu, a spory konsumenckie zachodzi często problem ich opłacalności w ogóle, ponieważ o ile jeszcze o drogi samochód warto jest się procesować, o tyle na przykład w przypadku zakupu rzeczy typu komputer czy ubranie wszczynanie procesu nie ma sensu. No, Unia mimo to chce promować te transakcje konsumenckie ponadgraniczne w ramach Unii, w związku z czym powstał projekt rozporządzenia unijnego, które będzie dotyczyło rozstrzygania sporów online. To będzie coś takiego niezmiernie ciekawego z punktu widzenia dotychczasowej praktyki prawnej, mianowicie ma być jakaś taka strona www, na której w postępowaniu pisemnym, formalizowanym będą rozstrzygane spory, powiedzmy, w zastępstwie sądu. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie funkcjonować. Szansą też jest ciągle ten przebijający się gdzieś w tle instrument opcjonalny w postaci tego wspólnego europejskiego prawa sprzedaży, które bardzo chce, ale jeszcze ciągle nie może się przebić. Ale nie wiem, jak ma to nadal pewne szanse. Po prostu ktoś w pewnym momencie, ktoś ma właśnie przede wszystkim konsumentów i uczestników obrotu, musi skonstatować, że warto jest takim prawem się posługiwać, że warto jest, żeby ono było. Musi powstać pewna masa krytyczna, która z kolei będzie oddziaływać na zawodawców europejskich, którzy decydują się ten instrument prawny przyjąć. Rezultat jest zmiany tych przeszkód, tej barier prawnych, o których mówimy, jest taki, że w 2013 mamy 47% obywateli Unii, którzy kupili towary lub usługi przez internet, ale spośród nich ledwie 12% dokonało tego w innym kraju Unii. I pomimo, że już wtedy funkcjonowała agenda cyfrowa i pomimo, że Unia zaczęła już wtedy promować handel transgraniczny, obrót konsumencki transgraniczny, to w 2014 roku wynik ten nie poprawił się, nawet 50-15% odpowiednio, czyli 50% konsumentów kupiło w internecie, a tylko 15% kupiło w innym kraju. Dodatkowo zróżnicowanie systemów płatniczych powoduje też, że około 60% transakcji transgranicznych w ogóle nie dochodzi do skutku, co jeszcze dodatkowo zniechęca konsumentów. Podsumowując te wywody tutaj miarą, jakby szansą na sukces jednolitego rynku cyfrowego jest stworzenie tej masy krytycznej, która umożliwi zreformowanie prawa europejskiego w kierunku większego ujednolicenia. I tutaj z tego względu no, mamy jako prawnicy, powiedzmy, jest to dla nas to ważne zadanie, żeby wesprzeć ekonomistów przy tworzeniu tej koncepcji, przy rozwoju tej instytucji i przekonywać, że warto. I to jest właśnie ten taki punkt styczny pomiędzy prawem i ekonomią, kiedy ekonomia staje się swego rodzaju ratio legis, to znaczy kiedy ekonomia uzasadnia przyjęcie określonych rozwiązań, wtedy jesteśmy w stanie łatwiej tą masę krytyczną niezbędną do przegłosowania, pewnych zmian w prawie rozwinąć. Dziękuję uprzejmie.